Od kilku miesięcy na niskim i raczej stałym poziomie utrzymuje się poziom bezrobocia w powiecie suwalskim. W czerwcu, lipcu i sierpniu wskaźnik dla powiatu ziemskiego wynosił zaledwie 3,6%. W mieście bezrobotnych jest nieco więcej. Według informacji Urzędu Pracy w 6, 7 i 8 miesiącu roku wskaźnik nie przekraczał tu 4,9%. Wrzesień jednak przyniósł zmianę. W Suwałkach bezrobocie osiągnęło 5,2%. Nieco trudniej jest w skali województwa. W Podlaskim wskaźnik w pierwszym powakacyjnym miesiącu wyniósł 6,4%, ale w porównaniu do czerwca bezrobocie spadło. Na koniec września w rejestrze prowadzonym przez Suwalski Powiatowy Urząd Pracy znajdowało się 2068 bezrobotnych, z których 14 osób to obywatele Ukrainy. W ciągu pierwszego powakacyjnego miesiąca zarejestrowano w tzw. pośredniaku 437 osób, ale co warto podkreślić, w tym samym czasie z powodu podjęcia pracy wykreślono z rejestru 215 bezrobotnych. 178 osób utraciło status bezrobotnego. Aktualnie w centralnej bazie ofert pracy na terenie Suwałk i powiatu ziemskiego dostępnych jest ponad 100 wolnych stanowisk. Niektóre z nich na zainteresowanych czekają od roku.